Dzień dobry wszystkim, witam was w pierwszym roku właściwie w moim życiu i na tym kanale. My przed chwileczką wstałyśmy, jest już prawie godzina 10, także troszeczkę pospałyśmy. Nadia się już złości, jak widzicie. Ona zazwyczaj po nocnym spaniu, czyli koło 9.30 się budzi i ma to 15-30 minut czuwania i jest z powrotem śpiąca. Także zaraz ją troszeczkę poprzytulam, może zaśnie. Może, na pewno zaśnie. Wtedy zobaczymy się w łazience. Jeszcze nie zdążyłam z łóżka wstać, a Krystian do mnie przychodzi, że kurier paczkę przyniósł. No i ja wiedziałam, że, co zamówiłam, ale tak mówię, kurczę, dlaczego to jest takie ciężkie? I nic takiego nie zamawiałam. I takie duże przede wszystkim. Otwarłam, ale okazuje się, że tutaj jest prezent od Nivea, także bardzo dziękujemy. O, Nadia, popatrz! Popatrz, co tu jest! Popatrz! Widzisz, jaki misio? Ona już pada, zaraz pójdzie spać. Misia trzeba będzie wyprać. Mamy tutaj, o, jakieś kosmetyki. My póki co przy Nadii niewiele używamy tak naprawdę, ale to się na pewno przyda niedługo już. Ochronne mleczko. Dziękujemy bardzo Nivea za paczuszkę. Nie minęło 5 minut. O. Rozbudziłam ją mówieniem, ale ona już śpi. Także zamykamy. I'm somewhere in the middle. Try to find myself again. But life is one big riddle. All the future and what's been. Guess it's the way it goes. And I will never know why you let me go. Jeżeli jesteście ze mną na Instagramie, to wiecie, że od nowego roku postanowiłam sobie zadbać troszeczkę o skórę, o swoje włosy i właśnie w związku z tym zamówiłam sobie taką szczotkę od Ani Lewandowskiej z włosia z agawy. Służy ona właśnie do szczotkowania ciała na sucho. Ja to robię piąty dzień z rzędu i zawsze zaczynam właśnie w ten sposób dzień, bo powiem wam, że tyle, ile energii daje ta szczotka, to szczotkowanie, to żadna kawa na mnie tak nie działała, jak właśnie to szczotkowanie. I dodam może z góry, że ja nie jestem z tych osób, co wiecie, nie wiem, ćwiczenia, żeby się rozbudzić, czy coś tego typu, czy yoga. Nie. Jak u mnie zawsze na pierwszym miejscu była kawa, tak w tym momencie ta szczotka wygrywa i właśnie od niej zaczynam dzień. And trying to remain so strong. I know it's good if I'm on. I got it, I gotta go, go, go. Running into better times. Go, go, go. From my emotions out. Go, go, go. Running into better times. To better times. To better times. To better times. To better times. Patrzcie, jak pięknie jest na zewnątrz. Zima, mamy dzisiaj 21 stycznia. Swoją drogą mam dzisiaj imieniny. Jestem w takim wieku, że imieniny nie obchodzę, ale wspomnieć mogę. Pewnie jak większość osób w związku z początkiem roku jest na diecie. Tak i ja, i mój mąż też. Dzisiaj szef kuchni na śniadanie poleca owsiankę z figami. A właściwie nie poleca, tylko zaleca. Figów co prawda nie mam, ale mam daktyle, więc będzie owsianka z daktylami i orzechami. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's
tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know. No, dzień dobry. Kto tu wstał po dżemce już? Malutka się wyspała? Jaki mamy humorek? Chyba dobry, jak zwykle. To co, teraz się już przebieramy, nie? No wiadomo. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Paluszki w paluszki, rączki w buzi. Nie, Nadia? Ale szczęśliwy bobas. O, chyba jednak już nie. Idziemy robić obiad? Nie? Ty jesteś na rączki? No dobrze, no. Skoro tak, to chodź. Przyszła do mnie paczucha od kokolity. Ja już ją zapakowałam. Czekam na nią 2 dni, więc bardzo się cieszę. Tu od jakieś chyba kodziki rabatowe. Możecie sobie zatrzymać. Jejku, ostro się chyba nie łapie. O, mam nadzieję, że coś było widać. Tutaj do Sinseya. Ale najważniejsze to, co dla mnie tutaj jest w środku. To wcierka do włosów, olejowa, o której wam ostatnio mówiłam, że wzięłam się właśnie za pielęgnację swoich włosów z powrotem i w związku z tym, że po ciąży mi zaczęły strasznie już wypadać włosy, to będę się ratować między innymi tą wcierką. A tutaj mamy olejek z mokosza do masażu twarzy i wieczorem wam pokażę, jak w użyciu się sprawdza. Nie otworzę chyba tu. O! Otworzę, otworzę. Uda się. O, tylko jedną ręką. Jaki on duży. Ojejku. Tak to wygląda. Olej argonowy 100%. Jeden z lepszych z tego, co czytałam właśnie na internecie. Ja go potrzebuję do masażu tym kamieniem guasze. Także wieczorem się widzimy. Drugą kawę dzisiaj. Nadia tutaj, ona gdzieś pod pieluchą sobie leży. Ona uwielbia tą matę, ona jest tak brzydka. Ona ją tak lubi. Nie, Nadia? No i pieluchę też uwielbia, ona zawsze zasypia z pieluchą. Nie musicie jej pisać, że się udusi. Ona tylko przy niej zasypia pod moim okiem. Później jej zabieram. Gdzie jest bobas? Gdzie jest bobas? Jest! Trochę tak ciężko, bo jestem i tutaj, i na Instagramie. Tak jak mówiłam przed chwileczką, właśnie na Instagramie przebrałam sobie już bluzkę, żeby się nie ubrudzić. To już zaczęłam sobie wcierać tą wcierkę właśnie. Pokażę wam tylko, jak ja to robię. Zastanawiałam się, czy sobie tego nie przelać do takiej buteleczki, co mam typowo do wcierek. Ale mała tam śpi w pokoju, więc musiałabym przejść do garderoby, więc wolę jej nie budzić. W każdym razie tu sobie... O! Za dużo. Tu sobie właśnie... Właśnie dlatego wolałabym to przelać do buteleczki. Tu sobie właśnie nalewam odrobinkę i wcieram w ten sposób. Wcierka już ogarnięta. Teraz biorę sobie tą szczotkę z Olive Garden, rozczeszę swoje włosy i będę nakładać olej na podkład. O właśnie, rozczesujemy od dołu.
Tak to jest, zaginęło troszeczkę czasu. Teraz czesuję sobie włosy. I'm somewhere in the middle. Try to find myself again. But life is one big riddle. Najzwyklejszy aloes ze Skin 79. Dwie pompeczki na jedną połowę. O, jak zwykle spadło troszkę. Chyba nawet za dużo. Dwie pompeczki. Myślę, że nawet jedna tutaj wystarczy. O. Me in the night like I am leaving all the bad stuff. I jeszcze mam olej ze słodkich migdałów i też dosłownie 2-3 pompeczki mam na jedną połowę. Ja standardowo biorę szczotkę, wczesuję każdy produkt we włosy, tak żeby produkt się właśnie jak najlepiej wchłonął, dotarł do wszystkich włosów. Biorę sobie gumkę do włosów i związuję sobie włosy w koczka. Na to nakładam foliowy czepek. W tym momencie może na całym tutaj, to będzie teraz pięknie wyglądać, wiem, jestem tego świadoma. Zazwyczaj nakładam tylko tutaj na tego koczka, ale że mam jeszcze dzisiaj wcierkę, to sobie nałożę na całość i na to czepek, żeby te produkty jak najlepiej, o tu mi zostały tutaj, żeby te produkty się jak najlepiej wchłonęły przez ogrzanie. I tak zostaje, myślę, że z pół godzinki, max do godzinki, na ile mi mała pozwoli. Robiliśmy hopa i tutaj z nami nie powiela tej zabawy, nie podziela. Nie Nadia? Tata myje naczynia. Hej, tatuś! Nie nagrałam wam ani mycia włosów, ani nakładania odżywki, ale przyszłam wam tutaj z efektem końcowym. Tak wyglądają włosy po olejowaniu. Ja je umyłam szamponem z Anwen, takim pomarańczowym. I nałożyłam też odżywkę z Anwen do włosów średnio porowatych o zapachu irys. Myślę, że efekt jest zadowalający. Tak to wygląda. My w tym momencie się zbieramy, jedziemy do mojej mamy. Także widzimy się później. A jeszcze odnośnie pielęgnacji moich włosów. No. Nadia sobie tutaj w wózku leży. Ja piję taki kolagen od kilku dni. No! Co się dzieje? Co się dzieje? Tak mówisz? To chodź tu. Ojej! Jesteś? Ja piję od kilku dni taki kolagen w szotach. Ma mi pomóc właśnie w zadbaniu o skórę, o włosy. I powiem wam, że już widzę poprawę. Myślę, że ma to spory wpływ. I know it's good if I'm alone, I got it, I gotta go, 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 running into better times, go, 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 from... Ja już jestem wykąpana, jest godzina 23:30. Jeszcze tylko sobie umyję twarz szczoteczką Foreo, robię to co drugi dzień. Do tego użyję tego żelu z Jai Pro. Ojejku, nie pokazałam wam. Wyostrzy mi czy nie wyostrzy mi? Wyostrzyło. I tak jak wam obiecałam, jeszcze sobie wykonam ten masaż z olejkiem z mokosza i idę spać. Nothing can stop me in the night. Look to the left, look to the right. Nothing can stop me in the night. Like I am leaving all the bad.